niepokojący zapach i ciekawy smak, ale przede wszystkim wzmocnienie organizmu i działanie uspokajające. To główne właściwości rozmarynówki. Polecamy ją też osobom cierpiącym na dolegliwości trawienne. Nalewka rozmarynowa trafia na listę naszych ulubionych. Wy także jej spróbujcie. Zapraszamy! Witam Państwa. W dzisiejszym odcinku przygotujemy nalewkę rozmarynową. Potrzebujemy 1,5 litra wódki, 1,5 litra spirytusu, 3 litrów wody, około 10 gałązek świeżego, opłukanego i osuszonego rozmarynu, 1,5 kg cukru, 3 cytryn oraz 1 łyżeczki pieprzu ziarnistego. Opłukany i osuszony rozmaryn wrzucamy do słoja. W słoju ląduje następnie pieprz ze sparzonych i wyszorowanych cytryn. Ściągamy skórkę, całość zalewamy wódką i spirytusem. Słój zamykamy szczelnie i odstawiamy w ciepłe miejsce na 2 tygodnie. Po 14 dniach zagotowujemy wodę z cukrem, a po zagotowaniu syrop cukrowy odstawimy do całkowitego wystudzenia. Rozmaryn i cytrynę odcedzamy. Rozmaryn i cytrynę możemy jeszcze przepłukać wodą z cukrem. Zamieszamy i ponownie odcedzamy. Zarówno nalewkę, jak i syrop cukrowy filtrujemy przez bardzo gęste sito do wspólnego naczynia. Nasza nalewka jest już gotowa. Najlepsza będzie, jak postoi jeszcze miesiąc. Ja umieszczę ją w szklanych dzbanuszkach o pojemności 350 ml, które występują w zestawie z naturalnym korkiem. Prawie 6 litrów złocistej nalewki rozmarynowej wynoszę teraz do mojej spiżarni na miesiąc czasu, a Państwa gorąco zachęcam do wypróbowania tego przepisu i innych przepisów, które znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej piwniczkachomika.pl. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i na zdrowie!